Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Zobaczcie, jak tutaj ładnie to wszystko tyka. To ktoś, jak już wcześniej mi też pisał w komentarzach, żeby właśnie to leciało jak sekundy. No to w sumie tak trochę leci teraz w tym momencie. A jak tutaj? Procentami, no też pomału sobie lecą. Podpowiedzi, od tego sobie zaczniemy, żeby zobaczyć jeszcze zawrak. Gdzieś tutaj ten, może sobie spójrzmy za wrak ten, bo może coś tam znajdziemy. No i też, żeby szukać złotych skrzynek, ja to wiem, złote skrzynki to pamiętam, żeśmy szukali i tym podobne, ale to one są zazwyczaj pochowane właśnie w takich dziwnych miejscach, trzeba się rozglądać dobrze. To oczywiście mi zawsze wychodzi źle, ale może coś znajdziemy. Dobra, ja bym sobie tu cyk, diabną powietrze. O, ja tam widzę już niebieską skrzynkę. Tyryryry. I amelinium. Tyryryry. No dzień dobry. A. Fajnie, że ja się nie rozpakowałem. O. Chyba nadchodzą meteoryty. Ja. Jestem ciekawy też, jak będzie wyglądać te proceduralnie generowane wraki, bo to jeszcze chyba nie trafiliśmy. No, na razie nas napierdzielają meteoryty. Ale to może z czasem, bo to jest coś nowego, te proceduralnie generowane wraki, które mam nadzieję, że będzie widać, jak będą spadać po prostu z nieba. Dobra, czekajcie, bo ja teraz mam tak, tutaj bajzel, amelinium, tego nie pomalujesz. Mamy też sporo żarełka, kobalt i ryd, krzemtytan, oho, warzywnik. Chyba, że... O, żelaza, to tutaj mamy dużo. Ale proszę Państwa, to może pierw byśmy się wzięli za ten warzywnik. To mnie interesuje w tym momencie. Jak to wygląda teraz to? Szafka, ale szafka to jeszcze troszkę. Warzywnik, gdzie on jest? Tu. Amelinium i butelka z wodą. No dobrze. No dobrze. Butelka z wodą. I amelinium. Dobra. To warzywka. Może na razie tutaj sobie pierdyknijmy. Oho! Krzem magnez. Krzem mam jeden. Magnezu mam więcej. Ale potrzebujemy energii. Dobra, i kobalt dwa razy jeszcze. No i proszę. No i proszę. Albo więcej po prostu może tych paneli słonecznych. No, co jest? Czemu nie mogę tego położyć? O, dobra. 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 Gdzieś mieliśmy nasiona. Tu. No to ja mogę nawet dwa położyć. Będziemy mieli żarełko. Amelinium tylko jeszcze potrzebuję. Tu. No, trzeba będzie później też jakoś ładnie przebudować. Jak... tu naprawdę tyle potrzebuję jeszcze energii. Magnes. Mamy magnes amelinium. Cyk, magnez. Nie zwracam uwagi, ile to energii wymaga, ale proszę bardzo, musi to być spora dawka, jakby nie patrzeć. Oho, bo ja też rozmontowuję od razu te. Dobra, zróbmy sobie jeszcze więcej
tych paneli. Dobra, zobaczmy jak to wygląda z energią w tym momencie. Cyk. Cyk. No i elegancko. No i jest dobrze. Kobalt. Dobi się te szafki lepsze, ale no... dobra. Krzemu trochę odzyskałem przynajmniej. Tak. Tlenówka i żarełko. To byśmy jedno mogli zjeść. A tlenówkę, no... weźmy ze sobą może jedną. To się tak robiło jakoś brzydko. Lodu. Komu lodu dla ochłodu? Dobra, weźmy sobie jedną wodę. Dobra, to sprawdźmy w takim razie za tym wrakiem z powrotem. Już troszkę mniej obładowani. Aluminium trzeba będzie zbierać oczywiście. Tam widzę jeszcze jakiś wrak tam daleko gdzieś. O, widać. Na pustyni. Ale to wszystko po kolei, nie? Tak się rozglądam, czy czasem właśnie nie ma czegoś tutaj pochowanego. Bo skrzyneczki to warto zbierać, bo one zazwyczaj mają jakieś fajne rzeczy, na przykład nasionka albo podobne. Cyk. Właśnie za wrakiem, czyli tutaj gdzieś może coś... Na pewno do góry będzie można chodzić. Tutaj chyba z tego co pamiętam był nadstop. Amelinium. Żelazo. Tu jest dużo żelaza, tu jest dużo też krzemu widzę. Krzemu to mi strasznie brakuje. Chętnie sobie pozbierał. Za wrakiem. No i w sumie jestem za wrakiem. Chyba, że chodziło tam o tą skrzynkę, co zebrałem. A nad wrakiem. Bo też tak. Może tu coś być. A nie, tu już mogę tylko w dół. No dobrze. No dobrze. A tu? Nadstop też tutaj przyszedł. Krzem. Tytan. Ale tylko ja się nie wiem, czy ja zaraz się nie zgubię. Lodu to ja bym sobie zabrał. Dobra, chyba wiem, gdzie jestem. O, tu jest kolejna skrzynka. Aha. Poziom niski nawodnienia. Nawodnienie to tam. Ja nie boję akurat. Bardziej powietrze. Ale powietrze widzę też na bardzo długo nam już teraz starczy. Więc nie jest źle. Tak. Nawodnienie to sobie. Ja bym mógł sobie zabrać po drodze jeszcze coś. Bierzemy coś. O, tutaj na przykład krzem, którego nam ciągle brakuje. My chyba potrzebowaliśmy do czegoś nadstop, nie? Żeby coś zbudować, bo teraz już nie pamiętam. Ale wydaje mi się, tam jeszcze jest ten wrak. Tam byśmy mogli się pójść jeszcze. Pójść. Dobra, jak to wygląda w tym momencie? Nadstop. 4 aż pozbierane. Amelinium. Wiadomość dostałem. Czy to od kierownictwa?
Loda. I ryt gdzieś tutaj. Czemu teraz postarałem się pozbierać i proszę bardzo. No i też uran. Który będzie mi potrzebny chyba dosyć niedługo. Tak. No i sortowanie przynajmniej jest automatyczne. Woda. A dobra, to nie, to sobie zostawimy. Pustkowie, dobra, wiadomość. Co my tutaj mamy za wiadomość? Nadawca Riley, to ta z obcego? Witaj, w końcu udało... Co? Otrzymano nowy schemat wiertła P3, dobra. W końcu udało mi się namierzyć system, do którego cię zesłano. Mam niewiele czasu, ale spróbuję dać ci kilka rad. Skuteczność planet crafterów jest tak niska, ponieważ to zadanie jest niemal niemożliwe do wykonania. W swojej kapsule oraz w niektórych kosmicznych wrakach znajdziesz kosmiczne pożywienie. Po spełnieniu konkretnych wymagań będziesz w stanie samodzielnie uprowadzić żywność. Próbuj znaleźć jakieś nasiona warzyw. Kluczowe są eksploracja i ulepszenia. Badaj okolice i ulepszaj wyposażenie, aby zwiększyć swoje szanse na przeżycie. Oby ta wiadomość do ciebie dotarła. Dotarła, kochaniutka. Dotarła. Wiertło. To wiertło to byśmy mogli sobie już od razu takie pierdyknąć. Sobie rozbierzmy takie. A co bym potrzebował tutaj? Żelazo? Ameliniu. Dobra. Patrzmy, ile my mamy tego aluminium. To w sumie na dwa wiertła by mi starczyło. I żelazo to my mamy dosyć sporo na razie. Że żelaza też dosyć sporo schodzi, nie? Myślę, na razie sobie może dwa wiertła postawili. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy ja będę miał energię na to wszystko. 13, a wiertło ile schodzi? Energię 8. Mamy też szafkę. Mamy też duże szafki. Dobra. Na razie niech te wiertła dwa są. Duże szafki. A widzicie, co to oznacza? Przemogę w końcu kłaść duże szafki. Sims Logic. Też z drugiej strony, czekaj. Tak, żeby to później nie było tak krzywo też na tych. Zaczniemy od tego. Żelazo. No, to teraz to my możemy tutaj szaleć. A tylko, że ja będę potrzebował tych żelazo. Cyk. Cyk. No i takie szafencje, to ja rozumiem. Żeby było równo. Jest równo? No, chyba tak. Krzem. No. Titan. Tytan. Magnes. Magnes. Kobalt. A, tu aż trzy żelaza są potrzebne do tego. Okej. Do takiej szafy dużej. No, jest to sprawiedliwe, jakby nie patrzeć, bo... Ta szafka naprawdę dużo mieści już, nie? Rzeczy. Dobra, cyk. A, aluminium. To tak bieda szafka. Aluminium. No tak. Iryt. Jedno sobie żelazo zostawimy. No to żelazo trzeba będzie teraz zbierać. Na pewno. Bo jak widać...
Dużo poszło na szafki. Uran. Cyk. Mamy to. I tu jeszcze zrobię akurat jedną szafkę. No i poszło. Nad stop. Nie, nie wyrzucaj, chłopie, kurde. Taki cenny surowiec, a ty chcesz wyrzucać na podłogę. Sobie zjadł. Jak tam dynia się rośnie? Rośnie. Dobrze. Oho, ciemnica nastała. Jak to wygląda postępem? Mamy warsztat zaawansowany, warzywnik, wege moduł, później tutaj mamy kolejny, biokopuła, a tutaj mamy reaktor jądrowy. Tego jeszcze sporo brakuje. Dobra, w takim razie ja myślę, że sobie pójdziemy... Widzę, lód wszędzie leży. Pójdziemy sobie... Tam. Oczywiście potrzebuję też materiałów po drodze pozbierać, żeby zbudować sobie moduł mieszkalny. Nie pamiętam, czy to potrzebowałem krzemu, czy ile. Krzemu tak, tytanu tak. Czyli jeszcze jeden tytan potrzebuję i trochę żelazstwa po drodze pozbierać. Mogę sobie zaczerpnąć świeżego powietrza. Proszę bardzo. Mamy wodę, mamy wodę. Mamy na wszelki wypadek jeszcze kapsułę z... O, tytan, tak. I tytan już mam tyle i potrzebuję. Żelastwo jeszcze tylko potrzebuję, żeby zbudować sobie kopułę. Dobra. Miałem przeszukać. Tu jest żelastwo chyba, nie? Tak. Mamy to. Hej. O. Oh. Let's go. No, czekaj. Tutaj tak chodzę. Coś tak naokoło chyba chodzę. Dobra. Widać to. O! Skrzynia. Aha. Dobra, ja tą skrzynię jeszcze zaraz wrócę. Tym, że... A oczywiście moduł mieszkalny sobie zbuduję. Przed wejściem do tego. Dobra. Tam jest jeszcze jakaś... Że ja później wszedł do tego. Może jakoś... Tak. I drzwi do tego. Dobra. Czyli ile ja mam żelastwa? Bo ja bym sobie... Dobra, ja sobie postawię taką wielką szafę, nie? Tutaj, cyk. O. I wrzućmy... I na razie wszystko. Oprócz... A wodę w sumie też. Tak. Dobra, idźmy po tą skrzynkę jeszcze tam dokończyć. Ona była. Ja nie widzę skrzynki. Niski poziom nawodnienia. Tam jest. Ciu. Ciu. Dobra. Aha, tu tylko żelastwo zostało. No dobra. A przyda się zawsze. Żelastwo niż żelastwo przyda się, nie? To jest jakiś kawałek wraku. On? A, niewidzialna ściana, tutaj kawałeczek jest. No, cóż. Ja mam stosunek do niewidzialnej ściany, że nie chcę ich widzieć. Wiadomość otrzymałem. No, teraz nie odbiorę, sorry. Jestem zajęty. Weźmy sobie, napijmy się wody i lecę
do wraku. Oho. Dobra, backwashing. Backwashing to ja pamiętam, że był potrzebny do czegoś. No, coś się robiło z backwashing, ale teraz już nie pamiętam co. Ale to się później odkryje, nie? Uhu. Jest Chip and Dale. Rozglądam, bo tutaj to światło to... Ciekawe, czy będzie jakaś lepsza latarka też później. Dobra, wróćmy się tutaj. Zrzućmy wszystko. Backwashing. Można iść naprzód. Jeszcze. Rozglądam jeszcze. Bo nie pamiętam, czy nie było tutaj jakichś ścian kiedyś do rozbrajania. O. Coś zdekonstruowałem. Ale chyba za drzwiami. Tu można w prawo i w lewo. To idźmy pierw w lewo. Tak, tu można dekonstruować jakieś... Kurczę, serwery. Ale tego jeszcze nie mogę, bo nie potrafię. I don't know where I am. Dobra. Dużo. Znalazłem rzeczy. Tak więc pora wyjść się opróżnić do Toytoya. Cyk. Będę potrzebował więcej szafek. To jest szafka tonight. Dobra, z powrotem. Tak, tu przejrzeliśmy, tu na lewo. I tu było jeszcze sporo skrzynek. Amelinium. Było mało w tej skrzynce. Tam coś jest dalej, ale jeszcze zobaczmy, czy my tutaj coś mamy. Nie. Cyk. Cyk. Cyk, podgrzewacz. Cyk to. Coś rozbrajam, tylko nie wiem co. Coś jeszcze widzę, że jest do rozbrojenia, czy nie? Coś mignęło mi przez chwilę. Zasobnik. A. Ale tutaj to jest, tak powiem szczerze, dużo rzeczy. Tam jest jakaś wiadomość. To zaraz też oczywiście odbierzemy. Ej, czekajcie, bo ja się chyba zgubiłem. Tu. Dobra. Nieważne. Ale to by była lama, jakbym się zgubił i zginął tutaj, nie? Ale ten wrak tu jest potężny. Ja muszę aż postawić kolejną szafkę. Tutaj gdzieś. A, tu się zmieści, dobra. Idziemy dalej szukać. Przeszukiwać. Teraz tak, prosto. Lewo. Lewo, prosto. Tu. Ukosem. Teraz przeczytajmy, o co im tutaj chodzi. Kosmiczny frachtowiec Sirella 4, dziennik maszynowy numer 436. Dziś rano, w 17 dniu podróży na Stigmar, nasz statek w niewyjaśnionych przyczyn wyszedł z prędkości nadprzestrzennej. Narzędzia nawigacyjne zwariowały, zaś statek stracił całą moc, zupełnie jakby pochłonął ją coś z zewnątrz. Spróbujmy wylądować awaryjny na tej nieznanej planecie. Nie wiem, co tam zastaniemy. Na jej powierzchni zdaje się szaleć ogromna burza, oby się udało.
I oni tutaj wylądowali awaryjnie. Na tej planecie. No dobrze, mam jakiś wątek fabularny. Uuu, czekaj, to. Tu trzeba będzie jakieś jąderko włożyć. Jądro tu swoje trzeba będzie włożyć. Znaczy, no, wiadomo co chodzi. To jest chyba moment, do którego ja pamiętam, że nie wiem, czy można było dotrzeć w early accessie i wkładać coś tutaj, ale wiem, że ja chyba tego już nie robiłem. No jeszcze w tamtą stronę trzeba będzie przeszukać, ale to za chwilę. Ja mogę to rozebrać? Nie. Nie do końca. Bo mi powietrze się kończy. Dobra. Cyk. Mam jakieś żarcie tutaj? Mamy. Dobra, ale to jeszcze nie teraz. Bardziej się martwię, że ja wody chyba tutaj nie mam. Ale to na spokojnie, jak na wojnie. Tutaj jeszcze mnie nie było. O, tu mogę coś... A, tylko ja tu potrzebuję lepszy ten. Kurde, no do tych wraków wszystkich trzeba będzie jeszcze wrócić. Jak się będzie miało lepsze jakieś wiertło do rozmontowywania. Tutaj nie. Chyba mi się wydaje, że może jeszcze się otworzą te drzwi, jak będziemy mieli źródło zasilania, które będziemy mogli tam gdzieś włożyć. Tak mnie się wydaje. No dobra, mamy trochę rzeczy. Tak naprawdę możemy przerzucać i je spróbować dostarczyć do chałupy. Tu oczywiście się roztopi, jak troszkę cieplej się zrobi, jak lato przyjdzie. No jak to tam wygląda? Tam jest baza moją widać, to tak z daleka. Znaczy tutaj znajdę jeszcze jakąś skrzynkę. A właśnie, mamy też zaglądać za wraki, bo wiem, że też potrafią być. No, ale to ten, wrócimy się, to zajrzymy. Tutaj spokojnie widzę, że jestem w stanie już dobiec. Elegancko, proszę bardzo. Wydaje mi się, że też, że już tlen tam schodzi wolniej. To byłaby oznaka, że jakby nie patrzeć, zaczyna być bardziej przyjazna ta planeta dla mnie. Pięknie, ładnie, elegancko tutaj. To by się spodziewał. A wiadomość też dostaliśmy, to byśmy mogli odczytać. Cyk. Co tam do mnie pisze? Riley, znowu. Udało mi się przemycić dodatkowe informacje. Podobno wybudowanie bazy na większej wysokości zwiększa szansę na powodzenie misji. Choć nie wiem dlaczego. Jeśli uda ci się dostatecznie rozgrzać planetę, po roztopieniu lodu niektóre jaskinie powinny stać się dostępne. I jeszcze raz. Możesz... Komunikacja zakończona. Przechwycona. Weźmie. A, możemy też odkryć... To jest pod chipem. Maszyna do recyklingu. Konstrukcji. Ale to do recyklingu... Chyba lód można było z wody robić. Czy nie? Nie pamiętam, jak to działało. Tylko, że na razie to ja bym... Nie mam nawet wody. To raczej mi się to nie przyda. A na razie to sobie układajmy to, co mamy. Kobalt. Iryt. Dużo żelastwa, to bardzo dobrze. Żelastwo. O, dynia się upiekła. Znaczy, się upiekła. Znaczy, się zrobiła, no. Wiadomo, o co chodzi, no. Że te dynie tutaj wkładał. Dobra. Mamy do jedzenia dynie.
Elegancko. Butelka z wodą, cyk. Uran. Krzem, krzem, krzem. Trzeba będzie pomału sobie też zacząć myśleć, jak budować tą bazę już tak z głową, nie? Ale to myślę, że... Jeszcze chwilkę. Dobra, cześć, tylko ja bym potrzebował wtedy więcej żelastwa. Tam sobie tutaj zrobił szafkę z jedzeniem i lodem. A tutaj też na te... Co? Aha, nie w tą stronę. Dobra. Raz, dwa. Dobra, akurat będzie. Dobra. To wracamy się po resztę. Tam też jakieś były chyba. Już myślałem, że to coś spada mi na głowę, a to te wiertła tak głośno pracują. Tam były chyba jeszcze jakieś chipy, nie? A jeszcze bym też zajrzał koło wraku tam też. Bo pamiętam, że potrafiły być takie skrzynki poukrywane i też trzeba patrzeć między tymi skałami, bo też potrafiło czasami być coś ukryte. Nie wiem, czy akurat tutaj, ale wiem, że ogólnie ta gra polega na eksploracji i powiem szczerze, że no, jak ktoś grał w nią, albo oglądał, albo ogólnie zna tą grę, to wie, że tutaj ta eksploracja w ogóle świata to daje bardzo dużą satysfakcję, nie? Tutaj jakby wygląda, jakby coś miało być. Ha. Idealne miejsce, żeby coś schować. Idealne miejsce. Ale niestety nie tym razem. Dobra. Hej, ho. Let's go. Dobra. Na pewno... Czekajcie, tu może... Żłobnijmy sobie powietrza w kapsule mieszkalnej. I zaraz pójdziemy... O, tutaj ten lód musi się stopić, nie? Lód musi się stopić. Cyk. Zaciągnijmy sobie powietrza. Ja bym się przeszedł tutaj jeszcze gdzieś. Koło tego wraku. Piasku. Widać, że lądował. Chyba w górę też. Pierdyknął. Ma tam nic gdzieś. Coś jakoś po coś. Łooo! Skrzynia złota. O. Dildo. Dobra, bierzemy. Dobra, pamiętałem, że jakieś takie pochowane są rzeczy tutaj gdzieś. Ale fajnie, fajnie. Skrzynia złota. Nie ma tu jeszcze jakichś innych skrzyniek, nie tylko złotych. Na przykład. Nie ma. Dobra. Złote dildo, żeśmy znaleźli. Czy ten, rakietę oczywiście. Żeby się już tam ktoś nie zbulwersował. Aluminium dużo, sporo. Ja myślę, to zabiorę przede wszystkim to. No, trzeba będzie tu jeszcze pochodzić. Poszperać. A ten posążek to można gdzieś położyć sobie na szafkę chyba, nie? Z tego co pamiętam. No, to by były dobry. Czacz, tam, kurczę, tam widać jakiś biały, jakby zima. No właśnie, bo też mapa została rozszerzona względem podstawki. Zresztą ja nawet jeszcze jakiś grałem dodatek. Jakiś DLC upgrade, który tam dodawał te też nowe biomy, ale z tego co wiem to nawet
Teraz przy wersji 1.0 to dodali jeszcze dodatkowo 3 biomy. Tak więc ta mapa, no trzeba będzie się tu porozglądać. Ale tu ładnie wygląda taki księżyc, nie? A. Ładnie, ładnie wygląda. Czy tam właśnie są jakieś zimowe tereny? To by było ciekawe, jakby tutaj jakieś zimowe tereny były. Czy to by było trochę głupie? A może nie? Siema. O, reaktor jądrowy. Panie kochana, z czego robić reaktor jądrowy? Pręt. Ale pręt to chyba będę mógł dopiero robić w tym warsztacie. A już też niedaleko. Dobra, rozszyfrujmy schematy. Co my tam mamy? Mikrochip, szybkość wydobycia. No dobra, a co potrzebuję do szybkości? A, wszystko mam. Robimy. Oczywiście. I jeszcze jeden. Narożna kapsuła mieszkalna. O proszę. O proszę. Można by było sobie zrobić też jakiś mieszkalny... Pamiętam, że robiłem też podstawce. Takie ala mieszkalne. Uuu, 600? Czekaj. Czekaj, czekaj. 600, to zamieńmy to. Dobrze, to teraz tak. Tu. Dildo na razie też tu włożymy. PG moduł kolejny. O, nawet bym mógł go zrobić. Zaraz sobie też porobimy chyba ten VEGO moduł. Czekaj, a z czego on jest? Lód. Dobra. Tak, nadstop i aluminium przynajmniej do tego nie jest potrzebne. Iryd też. Mamy pałkę irydową. Rent. Uran. Krzem. A nie, aluminium potrzebne jest tutaj. Tam jeszcze potrzebne było. Krzem, magnezu dużo. Magnez to ja muszę, widzę, gardziłem tym magnezem, ale widzę, że to tak, no, trzeba zrobić. A, tylko jeszcze potrzebuję butelki z wodą. Dobra. I teraz moduł. O! A to trzeba na zewnątrz położyć? Okej. Okay. Chociaż. Dawaj te 600%. Tu, cyk. Są takie zewnętrzne już. Okej. Okay. Ile to energii zżera? Mi zaraz zabraknie energii, nie? 7 coś. Ta, tu już jest. Już jestem z energią. To by było fajnie zrobić, tylko pręt uranowy jeszcze nie możemy robić. Ajajajajaj. Tak bym, tyle bym powiedział. Tyle bym powiedział, jeżeli chodzi o uran. Znaczy, pręt uranowy. No ale możemy zrobić te. Obie. Kobalt. Zróbmy sobie Z2. A tylko, że tutaj też aluminium potrzebne. No dobra, no trudno. Aluminium zawsze możemy pozbierać, no. Krzem, żelazo. Aha. Dobra, to może odłóżmy sobie to czasie na razie. Aquarium. To na razie sobie odłóżmy tutaj. Mam wiadomość od kogoś.
od Sentinel Corp. Identyfikacja nieznana, własność korporacji niezgłoszona. Poziom zasiedlenia zerowy. Sektor Izithial Prime. Historia nieznana. Planeta Unnamed, czyli nienazwana, znajduje się przed cywilizacyjnym sektorze Izithial Prime, odwiedzonym głównie przez statki handlowe podróżujące pomiędzy dużymi portami kosmicznymi. W sektorze znajdują się 842 planety, 13511 gwiazd, zaś jego szerokość wynosi 7000 parseków. Tę planetę zidentyfikowano jako potencjalnego kandydata do przyszłej kolonizacji. Ehe. Tylko z wodą. Dziabnijmy sobie. Aluminium, aluminium. Czy ci nie żal oddawać kobalt na stal? A ciepki. Niebieskie niebo prawie już tam wychodzi. Tak teoretycznie, to zaraz powinno być to niebieskie niebo. Ja czekam w końcu na jakiś... wodę też. Ale to... na wódę. A może jeszcze dotrzemy do tego... niebieskiego nieba. Znaczy, no już w sumie mam takie niebieskie niebo, nie? Znaczy, właśnie, ona tak... zbłękitniało chyba na mnie. Oprócz niebieskiego nieba nic nam w życiu nie potrzeba. Alright. Lodu trzeba będzie pozbierać, bo jeszcze wody takiej wody jako wody nie mamy. A pićku ciągle się chce. Dobra, ale pierwsza złota skrzynia też już zdobyta. Sam sobie pogratuluję nawet. Poklepię się po ramieniu. O, i cały ten... No, tu jeszcze za dwa razy trzeba będzie przyjść. Tak naprawdę. Rozglądam ciągle. Oś, jakbym tak spojrzał tu z góry... to nic nie widać. Ale może... właśnie, może tak... przejdę się jeszcze tymi kamieniami. Bo może tutaj, wiadomo, coś może być... przegapet. Dziwne jest układanie tutaj. O, co to dało? Warsztat. Zaawansowany. A my... będziemy mogli robić pręty. Irydowe, tylko nie pamiętam ile potrzeba do tych, do pręcicha, ile potrzeba uranu. Czy to błękitne niebo już nas, nam się nastało? Z tego, ja chyba pamiętam, gdzie jest jedna jama z uranem. To bym musiał iść chyba tutaj za tym. Chyba pamiętam, jak dojść do tej jamy. Nie przekonamy chyba w kolejnym odcinku, bo będę chciał zrobić w końcu sobie tą jądrową reaktor. Na pewno. Nad stopy. Aluminium. Cyk. Kobalt. Cyk. Iryd. Tylko właśnie nie wiem, czy będę w stanie zrobić... właśnie, zobaczmy sobie, co jest potrzebne do zaawansowanego warsztatu, bo bym sobie od razu spojrzał. Aluminium, tytan, magnez, krzem. Tytan... o, magnez. I trzy razy aluminium. Dobra, czy mi energii czasem nie pierdyknie? O, czekaj. 12... oj nie. Lepiej zrobić jeszcze to. Czyli tak.
Żelazo, magnez, krzem. Żelazo, krzem, magnez. Kobalt, kobalt, aluminium. Szkoda, że nie ma tutaj też takiej możliwości, że jak budujecie, to wam ciągnie ze skrzynek w bazie. Dobra, i teraz chciałbym położyć jeszcze ten zaawansowany. Będę musiał sobie tutaj rozszerzyć już tą bazę. Naprawdę się tu robi ciasno, ale to jeszcze możemy tutaj na przykład... O, tak, 9 aż. Ale też możemy plecak... O, lepszy plecak. Tak, to jest lepszy, bo ja mam te 3, tak? Tak. Lepszy zbiornik tlenu. 3 razy nadstop. I tam też 3 razy nadstop. Mamy tyle nadstopu? Mamy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mamy tyle. Dobra, to ja bym sobie zrobił i to, i to. Tytan i... I kobalt. Dobra. Badam. Plecaczek. Cyk. No i 360 tlenu. Panie kochany, tego nie pomalujesz. Plecak odrzutowy. A silniki dwa. Dobra, to to jest też do zrobienia. Nadstop można robić. Z wszystkich po kolei tych... Dobra, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Pamiętajmy o tym. Dobra. Jak to wygląda w ogóle? Błękitne niebo, jest, chmury. Chmury dosyć szybko nam idą. Jezus Maria, ja zawsze tej maszyny się przestraszę. A jak będą chmury, to już chwila, moment i powinien spaść deszcz. Oprócz błękitnego nieba. Nic tam w życiu nie trzyma. Bo teoretycznie to ja bym nie chciał chmur, bo ja lubię słoneczko. Ale... Trochę wody by się zawsze przydało, nie? Dobra, mamy też plecak większy, to powinniśmy teraz zgarnąć wszystko, co mamy w tam. W tamtym, tym. Tym. Turururu. Co ciekawe, jeszcze nie ma cały czas tej dekonstrukcji poziomu drugiego, a co ciekawe, to też nie było tego w tej wersji Early Access. Przynajmniej w tej, której ja grałem jeszcze. Bo tych serwerów to na pewno nie mogłem roztrzepywać. Może chipy będzie można z tych serwerów też uzyskiwać. To jest ciekawe. Tyk, tyryk, tyk, 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 tyryk, tyk, tyk, tyk. To sobie tu cyk. Tu jest już pusta, tu jest pusta. Cyk. Nie wziąłem wszystkiego. No dobra, no to coś tutaj zostanie. Myślałem, że już ten, ale że zabiorę wszystko, ale te szafki jednak są bardziej potężne niż się spodziewałem. Oho. Zadymka. Już na początek, zadymka. Podgrzewacz poziomu trzeciego. Uiz. Co tam się świeci? A to jest chyba ten, gdzie lądowaliśmy tym... tym... kapsułą, nie? Ja co tu się tak... ubiło? Burza piaskowa się zrobiła. Taki czarny ten... tu jaki czarny te księżyce, nie? Ale tak w sumie zrobiła się ta burza piaskowa, ale nic nie leci na mnie. Nikt na mnie nie leci. Halo? O co tu chodzi? Mury to jeszcze troszkę. Dobrze, moi mili państwo, na tym sobie skończymy odcinek. Wrak przeszukany, niebieskie niebo zrobione.
to myślę, że i tak postęp jest jakiś zrobiony. To ile? 150, to jest 200. Trzeba by było jeszcze położyć więcej też tych na tlen rzeczy, wydaje mi się. Też tutaj zapierdziela ten tlen. On jest do przodu nawet. Bardziej ciepło, a to teraz mamy nowy podgrzewacz. Ciśnienie. Ekstraktor rudy. To w sumie już niedługo nas czeka. Zrobiliśmy duży postęp. Tak więc... No ja bym chciał zobaczyć... Chyba pójdziemy poszukać... Przynajmniej spróbować poszukać... uranu. Bo wydaje mi się, że pamiętam, gdzie mógł być jeden uran, do którego chodziłem. O, dynia, dynia. Wydaje mi się, że pamiętam, gdzie był jeden ten z uranów. A więc może się do niego przejdziemy. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczyska już niedługo w kolejnym odcinku, gdzie pewnie uda nam się wyfarmić chmury. Więc na razie.